Słuchajcie, wiele osób zastanawia się, jak dobrać optymalnie ustawienia pod filmowanie, jeżeli chodzi o kamerę drona i po co są filtry, po co one nam są potrzebne. Na grupach facebookowych dosyć mocno są krytykowane zastosowania filtrów, ale dzisiaj na tym przykładzie chciałem wam pokazać jedną rzecz, a mianowicie jak wygląda reguła 180 stopni w praktyce. Co to znaczy reguła 180 stopni, a mianowicie takie ustawienia, że dla klatkarzu na przykład 25 klatek na sekundę przyjmujemy czas naświetlania 1/50 sekundy, a analogicznie dla 50 klatek na sekundę 1/100 sekundy. Tu mamy przykład, który nagrywałem dzisiaj rano i jest to przykład, kiedy jadę i nagrywam Mini 3 Pro w 25 klatkach w 4K i mam 1/50 sekundy i zobaczcie, co się dzieje. Ilekroć zatrzymamy ten obraz, to widzimy, że obiekt jest ostry, a całość jest lekko rozmyta, jak na zdjęciach z paningu. Tutaj światła miałem dosyć mało, ale mimo wszystko jest to dość ładnie widoczne i to jest właśnie ta reguła 180 stopni. Teraz przyzoomowałem troszkę na 1,5, ale widać nadal, że auto jest ostre, a całość jest rozmyta, pierwszy i drugi plan. I teraz zobaczmy, jako że miałem tutaj bardzo mało światła, więc posłużyłem się wyższą wartością ISO, bo nagrywałem to przy ISO 1600, tak żeby osiągnąć czasy naświetlania krótkie, typu 1800, to jest bez filtra. I zobaczcie, co się dzieje. Tutaj widać, jak pierwszy plan i drugi nam tak leciutko przeskakują, prawda? Jak wszystko jest ostre przez cały czas i jest to nienaturalny widok. Tak ludzkie oko tego nie postrzega i dlatego właśnie używamy filtrów i po to jest stosowana wśród filmowców w świecie filmowym ta reguła 180 stopni. Na ten temat porozmawiamy dzisiaj, ja was zapraszam do tego vlogu, ale to co zrobiłem właśnie podczas tej sesji to jest ustawienie tak kamery, żeby był ten efekt uzyskany. To jest dokładnie to samo jak mamy zdjęcia w paningu i mamy tą technikę, gdzie obiekt jest ostry, a reszta jest rozmyta. Tutaj bardzo delikatnie to jest widoczne, ale zasada jest ta sama. Zapraszam was bardzo serdecznie na ten odcinek. Zaczynajmy zatem. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Idziemy za ciosem, 30 tysięcy na kanale. Uważam, że ten wynik nie jest zupełnie miarodajny, bo tak naprawdę miarą jest to sukcesu tego kanału, ile osób skorzystało z jego wartości, które przekazuję na co dzień, a skorzystało naprawdę dużo. Co do subskrypcji, ja wam powiem, że nie jestem jakoś specjalnie tym związany, bo dla mnie ważne jest to, że codziennie ponad 1000 osób wchodzi na kanał, wyszukuje treści po raz pierwszy i zjawia się u nas właśnie, żeby dowiedzieć się czegoś na zasadzie wyszukiwania. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy jeden test, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, a mianowicie Active Track. Zobaczymy, jak on się spisuje po aktualizacjach. Ja miałem tutaj różne zachowania tego drona. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ok. To, co chciałbym zrobić, to też regułę 180 stopni. W tej chwili, jak widzicie, nie mam teraz filtra na nim, a za chwilę założymy sobie filterek. Może ND16 spróbujemy, jest fajny czas, co prawda jest zimno, 1-2 stopnie, więc jest chłodno, zaraz w ręce mi będzie, ale dostałem od Freewella kolejne filtry, bo miałem już ten komplet, ale mi się chyba zgubił, albo zniszczył, albo komuś po prostu dałem, bo tak też bywa. Założymy sobie ND16, myślę, że to jest fajna sprawa, dlatego że ten filtr powinien nam dać właśnie regułę 180 stopni. Chciałbym filmować w 1/100 sekundy dla 50 klatek, bo tutaj mamy 4K w 50 i też w 1/50 dla 25 klatek. To są te filtry. Mamy tutaj do dyspozycji następujące moce, ja już wam powiem. Mamy tutaj 4, 8, 16, 32, 64 i 1000 nawet. Także rozbieżność jest dość ładna, ale one są naprawdę kozackie, to jest świetny komplet. Ja już miałem taki jeden. Założymy teraz ND16 może, poprzez przekręcenie tylko. I w to miejsce założymy sobie ND16 od Freewella. Ja dziękuję bardzo Tomiemu za to, że mi przysłał te filtry. Jak kupiłem Mini 3, mówię, muszę mieć też zwykłe ND i faktycznie poszło to ładnie i mam nowy komplet całych filtrów od Freewella. Także serdeczne dzięki. Ok, mamy już zrobione ustawienia, jest 1/50 sekundy. Teraz zaznaczymy sobie obiekt nasz.
wszystko gra, tryb manualny, 25 klatek na sekundę. I teraz to, co zrobimy, to Active Track, Trace i spróbujemy pojechać. Nagram ten obiekt, zobaczymy, jak on sobie daje radę. Ruszymy bardzo powoli. Tutaj mam też linię, więc muszę uważać, ale jest to na pewno Active Track i widzę, że to jest wszystko w porządku. Pójdziemy, zobaczymy, czy on przejdzie za mnie. Chyba tak. Ta droga jest oznaczona jako rowerowa, ale się tym zupełnie nie sugerujcie, bo to nie jest droga rowerowa de facto, tylko to jest otwarta droga, ale w ten sposób ją oznakowało miasto przy projekcie. Natomiast ona na bank nie jest rowerowa, bo tutaj jest normalny ruch, odbywa się łączy miejscowości. Dobrze, w tej chwili mamy dwukrotne. Jest 1,5 sekundy, bardzo ładnie. No nie wiem, czy on ominie to drzewo nam, czy nie. Bardzo się obawiam o to, bo widzę, że nam chyba nie ominie tego drzewa. Musimy przejść troszkę bokiem. Nie ma w tej chwili liści i to niestety tak wygląda. Dobra, ale może tutaj będzie przynajmniej fragment lepiej nagrany. Zaraz sobie zobaczymy. Tak, teraz jest w porządku. I ten fragment nam już pozwoli też ocenić całość. Tu wygląda to bardzo ładnie, jeżeli chodzi o nasze nagranie. Będziemy sobie wracali za moment. Zrobię stop. Zawrócę. I spróbujemy sobie nagrać to jeszcze raz. Ok. Lecimy w trybie Active Track. Jeszcze raz. Czy on nam się ładnie nawiąże? Tak, teraz się zaczął cofać. Teraz jest super. Chciałbym go odrobinkę obniżyć. On ma, pokazuje wysokość 1,7 metra. Ale tak to wygląda. To jest... Może tak, 1,2, jeżeli chodzi o zoom. Bardzo ładnie i teraz widzimy, że jest ostry obiekt, natomiast to, co jest nieostre, to pierwszy i drugi plan. Lecimy pod słońce nawet w tym momencie. Teraz mamy przepały w tle, trzeba by gimbal dać niżej, ale on się zaraz powinien nawiązać i nas będzie ścigał z tyłu, tropił, nie? Tak, te ujęcia są bardzo ładne. Teraz już do zabudowań nie ma żadnych przeszkód. Można tutaj śmiało na tym odcinku lecieć. Tu jest bardzo ładnie, postaram się tą prędkość zachować. Dojeżdżamy do tej wysepki. Tak, to jest chyba ten najlepszy odcinek właśnie, dokładnie za liniami. Tak to wygląda. Powoli postaram się, żeby on nas śledził też z przodu. Leci przed nami ładnie. Nawiązuje się. Dość ładnie. No, nawet nie umyłem dzisiaj auta, bo była bardzo brzydka pogoda, ale tutaj widzę, że warunki nam się bardzo poprawiły. Jest naprawdę ładnie. I teraz widać, jak on się ustawił. Czyli tendencja jest ogólna taka, że on dąży do tego, żeby lecieć za autem, za obiektem, natomiast przed jest różnie. I teraz zobaczcie, że jeżeli chodzi o ustawienia manualne, one mają niestety ten ból, że jak się takie rzeczy robi, to w tym momencie mamy przepały w niebie, ale patrząc, jak gimbal jest skierowany w dół, wszystko jest ok. Słuchajcie, więc motyw jest taki. Po pierwsze, obruszało się ramię tutaj. On na nic nie upadł, ale mimo wszystko mam bardzo luźne to ramię, więc musiałem obwiązać gumką, żeby w ogóle ten lot odbyć dzisiejszy. Teraz zmienimy, zdejmiemy ten filtr i będziemy używać klasycznej nakładki, więc
Kontaktowałem się, Paweł Siwecki w Krakowie coś takiego robi za 100. Zastanawiam się, czy poświęcić 2 tygodnie na zgłoszenie reklamacji, bo to faktycznie jest, kurczę, słabo to wygląda, jeżeli chodzi o to ramię, ale podobno to jest znany przypadek. To nie jest nic zaskakującego dla DJI. Więc zastanowię się jeszcze, czy go wymieniać na gwarancji, bo mam też care na niego. Może tą 100 poświęcę i w ciągu 1 dnia by mi Paweł zrobił. Zastanowię się. To co jest niesamowite, słuchajcie, że tu mamy takie parametry, 1/2000 sekundy. Teraz już mamy śledzenie. Jedna 800 w tej chwili. I mamy prześwietlenie. Spróbuję ustawić to troszeczkę lepiej, bo mamy w tej chwili prześwietlenie plus 1 EV. Za moment zawrócę. Tutaj zawrócimy i spróbuję ustawić trochę lepiej ekspozycję. Dobrze, mamy prześwietlenie plus 1. Zobaczmy w takim razie, jak tu wyglądają ustawienia. 1000. Gdybym shadow dał, 1250. Damy sobie go na automatyczny, dobrze? Jeszcze raz nagramy. Dobra, przechodzimy na active track, go. I jedziemy. Widać, jak się zmieniają parametry. 1500. W tej chwili sekundy, 1600 nawet. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o brak filtra. Czyli filtry są kluczową sprawą i tutaj osoby, które zastanawiają się, czy filtr jest potrzebny faktycznie, no muszą jednoznacznie zweryfikować. Mam teraz zakłócenia, jeżeli chodzi o promienie słoneczne, a za chwilę będziemy lądować. Dolecimy sobie tylko do tego rozwidlenia i to będzie wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o te nasze loty. Słuchajcie, podsumowując naszą sesję, mogę powiedzieć tak. No kurczę, to ramię w Mini 3 mnie trochę załamało. Nie sądziłem, że coś takiego się może stać, bo ono tutaj faktycznie jest mocno obruszane. To jest mniej więcej ten zakres. Ja troszeczkę przywiązałem, ale tak czy inaczej trzeba do serwisu wysłać tego drona albo go rozkręcić. Może na YouTubie będzie jakiś tutorial, sprawdzę. Natomiast to, istotą sprawy było to, żeby pokazać dzisiaj, jak on wygląda, jeżeli chodzi o Active Track. I to pokazaliśmy. I też jak wygląda czas naświetlania, bo to jest bardzo istotne. 1/100 sekundy mieliśmy, tak? Czy 1/50, 1/100 sekundy mniej więcej używając filtra. A bez filterka to była 1/1500. Więc ta różnica jest kolosalna i to widać szczególnie w rozmyciach. Pierwszy plan, drugi, takie ujęcia kinowe. Więc warto sobie to przećwiczyć i warto o tym wiedzieć, mieć świadomość tego, jak czas naświetlania wpływa i jakie to jest ważne, jeżeli chodzi o jakość ujęć. Może tutaj tego jednoznacznie nie będzie widać, ale jest szereg takich sytuacji, gdzie to widać bardzo i gdzie pokażesz takie ujęcia osobie, która ogarnia filmowanie i od razu ci zwróci uwagę, o kurczę, tutaj zastosowałeś za krótki czas naświetlania, nie? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki za uwagę, słuchajcie. Dla osób, które zaczynają przygodę z dronem, przygotowałem specjalnie warsztat taki na początek, pierwsze kroki, 5 kroków, żeby ogarnąć wizję, wybór modelu, to co zrobić z tym dronem, żeby on dał kupę satysfakcji. Ten warsztat jest za darmo. Znajdziecie link pod spodem w opisie. Ale jeżeli ktoś chce czegoś więcej, na przykład takie rozwiązanie kompleksowe, w postaci przewodnika, od pudełka aż po rozwiązania kreatywne, czy projekty kreatywne, takie jak filmowanie, animacje, hyperlapsy, czy fotografia, zachęcam Was bardzo serdecznie do skorzystania z warsztatu, który jest bestsellerem w tej chwili, bo prawie 1000 osób skorzystało. To jest warsztat dotyczący użytkowania Mini 3 Pro. Wszystkie opisy znajdziecie pod filmem. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!